10 tysięcy złotych za myszkę gamingową. To zdecydowanie za mało, biorąc pod uwagę ostatnią myszkę zaprezentowaną przez CEO Razera, która, uwaga, całość jest pokryta 24-karatowym złotem. Okej, trzeba przyznać, że prezentuje się naprawdę ładnie, ale lepsze jest to, że jej podstawowy, plastikowy odpowiednik aktualnie można kupić za 2600 zł drugiej ręki. Więc koniecznie dajcie znać, ile waszym zdaniem będzie kosztował złoty egzemplarz i kto zapłaci.